No hej, z tej strony Misiek, obiecałem wam jakiś czas temu, że zrobię poradnik na temat tego, jak robić super glidy, czyli jeden z najtrudniejszych trików w Apex Legends. Na wstępie tylko przypomnę, żeby zostawić tego kciuka, bo ostatnio walczymy z tym zasięgiem, wiecie co robić, bla bla bla, let's go. Apex jest bardzo rozbudowaną grą, jeśli chodzi o możliwe mechaniki movementu, czyli po prostu poruszania się, i jedną na pewno z takich bardziej ciekawszych funkcji jest super glide. Jest to technika polegająca na tym, że możemy zrobić o wiele większy skok, niż byśmy mieli to zrobić normalnie, w sposób tradycyjny. To jest, wspinamy się na jakąś krawędź i wciskamy przycisk skoku i jednocześnie kucania w tym samym czasie. I uwaga, na wstępie chcę powiedzieć, że tak słuchając niektórych osób, m.in. Pitrexa, i robiąc małe investigate na Reddicie, jest ten trik łatwiejszy do zrobienia na mniejszym klatkarzu. To znaczy, jeśli mamy mniej FPS-ów, to jest łatwiej nam wytajmować po prostu, bo silnik gry inaczej interpretuje to po prostu w momencie, kiedy tych klatek mamy więcej. Czyli jak mamy na przykład 144 czy więcej FPS-ów, to wtedy nam może to wychodzić nieco gorzej, jeśli nie mamy dobrej wprawy. A jeśli mamy te 30-60 klatek, no to jest większa szansa na to, że podczas uczenia się super glidingu, wtedy będziemy mieli jakby większą szansę na wykonanie tego triku. Ja to robiłem na większym klatkarzu, nic nie blokowałem sobie i powiedzmy podczas mojej nauki na 100 skoków 10 było powiedzmy udanych, tak jak zacząłem liczyć, i nie będę ukrywał, nie jestem mistrzem w tej technice, może kiedyś będę bardziej to wykorzystywał, ale na ten moment chciałbym wam przedstawić po prostu, jak to zrobić, bo jest to jeden z na pewno ciekawszych trików, jakie możemy wykonać w Apexie. Sprawa wygląda następująco. W momencie, kiedy wspinamy się na coś, to znaczy jeśli jesteśmy na jakiejś krawędzi i trzymamy się niej, to w tym momencie musimy skoczyć i jednocześnie kucnąć. Musi to być wykonane w bardzo małym przedziale czasowym, dokładnie chodzi tutaj o milisekundy. I jest pewien trik, jeśli zbindujemy sobie pod przycisk C, czyli kucanie, dodatkowo skok, i mało tego, po wciśnięciu C i samego skoku jest większa szansa na to, że nam jakby ten trik wyjdzie, bo wtedy się te skoki jakby miałyby skumulować. Coś na tej zasadzie, trochę łopatologicznie to wytłumaczyłem, ale wiecie o co chodzi. Sytuacja hipotetyczna, chcemy zrobić super glide, podchodzimy do krawędzi i wtedy dokonujemy skoku i jednoczesnego kucnięcia. W tym momencie powinniśmy zrobić tego super glide'a, czyli wyrzuca nas nieco dalej w przestrzeń, no i po prostu trik został wykonany. Zobacz na ekranie, kiedy tutaj zrobiłem super glide'a. Na komputerze miałem wciśnięty przycisk Shift i W. Shift odpowiada za oczywiście sprint i W za chód do przodu, czyli na konsoli analogicznie musimy mieć włączone sprintowanie i gałkę do przodu, żebyśmy po prostu szli, no i jednocześnie musimy kucnąć i skoczyć. Na konsoli jest to nieco trudniejsze, ale tak jak mówiłem, no jest tutaj pewna analogia, czyli po prostu idziemy do przodu, musimy sprintować i jednocześnie w tym samym czasie musimy dobrze wytajmować skok oraz kucnięcie. No i tutaj wymaga od nas gra dużego wkładu pracy, tak patrząc na pozostałe triki, ponieważ no tutaj musimy się nieco bardziej nagimnastykować na początku, żebyśmy się tego nauczyli. Oczywiście każdemu to przyjdzie nieco łatwiej, innym nieco trudniej, ale z zasady jest to jeden z trudniejszych trików i tutaj jest duży nakład pracy, żeby po prostu nam to wyszło, więc jeśli chcemy się tego nauczyć, no to musimy próbować, próbować, próbować. Mało kogo znam, komu zaczęło to wchodzić od razu. Na pewno są takie osoby, no ale wiadomo jak jest. I tak jak mówiłem, możemy spróbować zrobić to na przykład na PS4, gdzie mamy tych klatek mniej niż na takim PS5. Na PS5 podobno jest to ciężej zrobić, ponieważ no, gra wchodzi nieco płynniej. I tak samo na komputerach, jeśli chcemy się nauczyć, no to możemy sobie zbindować na przykład przycisk, który nam by zmniejszał klatki na przykład do max 60, a drugi bind do odblokowania sobie FPS-ów. No i wtedy możemy się tak uczyć. Czyli finalnie tak jak na ekranie teraz pokazuję, musimy mieć włączony Shift i W i jednocześnie, kiedy chcemy już tego super glide'a wykonać, no to musimy kucnąć i jednocześnie skoczyć i wtedy nam ten trik wyjdzie. Tak jak mówiłem, możemy sobie zbindować się na komputerze jeszcze pod na przykład C, kucnięcie i skok, i wtedy mamy większą szansę na to, że ten trik nam po prostu wyjdzie. I to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomogłem. Jeśli tak, to napisz komentarz i daj znać, o czym powinienem jeszcze zrobić film. A tymczasem YouTube podpowiada, że chcesz zobaczyć ten odcinek, dlatego w niego kliknij na środku ekranu.